W kolejnej części relacji z ostatniej sesji Rady Miejskiej mowa będzie o zaciągnięciu przez gminę Wieluń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Kwota kredytu nie jest mała, bo aż 13,5 miliona złotych. Radni miejscy w głosowaniu wyrazili na to zgodę, choć nie jednomyślnie, bo przy 8 głosach za, 10 wstrzymujących się i jednym przeciwnym. Oto fragment tej kredytowej dyskusji. Jak na zaciągnięcie tak wielkiego długu w wysokości 13,5 miliona jedno zdanie uzasadnienia dla mnie to trochę mało. Chciałabym wiedzieć, na co dokładnie te środki będą przeznaczone, konkretnie na spłatę jakich zobowiązań, jaki mamy plan spłaty tego nowego zaciągniętego zadłużenia. Z czego będzie spłacany ten kredyt? Bo w treści uchwały w paragrafie drugim możemy przeczytać, że kredyt, o którym mowa w paragrafie pierwszym, będzie spłacany w latach 2025-2036 z dochodów własnych budżetu gminy. Z dochodów własnych budżetu gminy. Rozumiem, że dochodów, a nie przychodów. Czyli czy my będziemy mogli ten kredyt spłacać innym kredytem? Proste pytanie i prosiłbym o odpowiedź. Na co kredyt? Kredyt może być zgodnie z tą treścią. Wcześniej zaciągnięte zobowiązania i pokrycie deficytu budżetowego. Jeżeli chodzi o plan spłaty, to tutaj harmonogramu do Państwa nie wysyłałam. Mogę podesłać, bo składając opinię do RIO musimy ten harmonogram załączyć. Na początku 25, bodajże 6 rok to są delikatne spłaty. Wraz z kolejnymi latami te spłaty są nieco większe. No i jak wiadomo w 36 roku spłaty się wygaszają w zupełności. Również ta konstrukcja w paragrafie drugim z dochodów własnych budżetu gminy Wieluń. Na chwilę podejmowania tą uchwałę mówimy o dochodach własnych, czyli nie mówimy, że będzie spłacany z przychodów, czyli z dodatkowych kredytów i pożyczek, tylko naszym planem, że będzie to spłacane z dochodów własnych. I tutaj jakby nie widzę tutaj, Szanowni Państwo, jakiegoś tam niezgodności w tej kwestii. Natomiast tutaj w zakresie, na co to będzie, to zgodnie z naszą wieloletnią prognozą finansową na pokrycie deficytu, to z całości kredytów i pożyczek jest ponad 9 milionów. Natomiast resztę są wolne środki. W związku z tym reszta, tylko mówię, u nas w budżecie są łącznie kredyty i pożyczki. Dlatego ten, wiadomo, że jeżeli chodzi o Masłowice, pożyczka, która wchodzi 2163, ona jest na bieżące pokrycie deficytu, bo wiąże się z realizacją w tym roku tego zadania. Podobna sytuacja jest w ekolatarniach, dlatego reszta z tego kredytu można przypisać, że będzie na spłatę bieżących zobowiązań. W całościach zawsze na koniec naszego programu w temacie tygodnia. Relacja z tej części sesji potrwa niespełna godzinę.